Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brain Show. Jest ze mną Agnieszka. Jestem! Z maską królika. Jest ze mną Wojtek. Jestem. Jestem też ja, więc dawajcie ready. Co ty gadasz? Co ja gadam? Jak ktoś nie wie, o czym gadam, to oglądajcie do Agi. Znaczy, na jej kanał. A wszystkich kanały. Do Playboya też, niech zajrzą. Jak zobaczą maskę królika, to będą wiedzieć do Aga. Panowie, chłopcy i dziewczęta, przed wami. Pochwal się, że byłaś na okładce. Nie. Na ziemi, poszukiwana, poszukiwany, kurwa. Czyli mną. Dziękuję, moja sława mnie przyjęła. Tak mówię, zakryte czoło, żeby nikt nie rozpoznał. O mnie. Takie w pikselach, co nie? Aby być marszczak nie było widać. Nie mam. Kogo tu mamy? Od razu widać determinację na twarzy. Musisz, jest, ale mam. Widzisz stan konta mój. Ten wzrok mówi wszystko. Na miejscu pozostałych już bym się zbierał do domu. Oho. Oho. Tomasz! Kolejna przegrana z rzędu. Niezły wyczyn. Przecież wygrał. Przecież wygrałem! Ty jest analfabeta. Jaki ale? Pora na pierwszą rundę. Mamy na luzie, na luzie. Wyścig, czas zacząć. Zaraz. Oh. Tomasz! Wow. Która kategoria pozwoli ci błysnąć? Ale zawsze pierwsze było na luzie, nie? No. Tak. Tak, pora zajrzeć darowanemu koniowi w zęby i wykopać dołek pod przeciwnikiem. Przed wami? My se sami dołki kopiemy i sami w nie wpadamy. Tak, a co? Dla chcącego. A, nic straconego, kurwa. A. Co? Sprawdźmy, jaka jest poprawna odpowiedź. Zobaczyłeś nic straconego. Zobaczyłem nic i klikłem. To wszyscy mogą... Tak, nie muszę tu się śpieszyć. Tak, bo to pierwszy, ten lepszy, więcej komu punktów. Komu w drogę? No co na spokojnie zobaczam. Daw nogę. Ciekawe tylko, czy temu są poprawne. Temu stodołek, kurwa. Zobaczmy. Brawa, to jakiś piroman, temu spal stodołek. W tym programie rodzą się nowe legendy. Z jakiej chmury mały deszcz? O kurwa. Oj, chyba źle zaznaczyłem. Z dużej. Pora oddzielić tak? Prawdziwych graczy od marnych imitacji. Z dużej. Agnieszka! Ja myślałam, że się mnie. Zacznij klikać na oślep. Gorzej już klika nie na oślep, weź ją zostaw. Tak. Czyje to powiedzenie? Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Kogo? Kogo mam wiedzieć? Nie wiem, czy dobrze zaznaczyłem. Ja totalnie nie wiem. Jaka jest poprawna odpowiedź? Agnieszka! Widzicie, teraz źle trafiam. Ale przynajmniej idziesz własną dobrze. Drogą. Tak, własna trzymaj. Droga. Dobrze. Kto pyta? Nie błądzi. A, po co ja mówię? Patrzyłem, czy nie jest z błędem gdzieś napisane, czy ma gdzieś pierwszy. Jednomyślni. Zaraz przekonamy się, czy to dobrze. Ostatecznie. Definitywnie. Zapomniala. Zdecydowanie. No ja zapomniala. To jest jebala ty. Jebala ja. Jebala ty, no ja pierkur. Runda się zakończyła. Spójrzcie tylko na uczestników. Są zwarci i gotowi na dalszą walkę. Gotowi na jeszcze większą dawkę emocji? Inditka. Ojejku. Wysokie ruletka. Stawki. Odrobina hazardu chyba jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Nie gadaj, sio. Agnieszka, oto kategorie. Znajdziesz tu. Kto się za tą ksywką chowa? Oho. Przydomki i pseudonimy. Będzie trudno. O tym właśnie mowa. No, będzie twój pseudonim z tego, z okładki zobaczysz. Tomek, Boże. Pora obstawiać, moi królowie hazardu. Oby for... Tomek myśli. Piosenkarka i aktorka, która jest znana jako Faith Hill, kogo, nazywa to się jest? W rzeczywistości. Nie wiem. Faith, co? Nie wiem. Taliłem. Czas sprawdzić, jak tam wasze odpowiedzi. Tomek. O, ale zastanawiałem się nad tym na dole. Tak, ja tak. Kate Perry i Kate Hudson to odpadły od razu, tylko to pomiędzy tymi dwoma. Wybierzcie ilość punktów, które... Dobra, jolo. Ale będę miał zero. Pseudonim Doroty Rabczewskiej to... No błagam. Nie, daj się. Powtarzacie się jak te barany. Może to i dobrze? Dora. Może. Dobrze, bym kliknął Dora. Dora do Wora. Ile punktów jesteście w stanie zaryzykować? Jolo. Jolo. Aga, tylko tak jakaś ostrożna, ty. Tak. Sofia Loren przed zdobyciem sławy znana była jako... Ojej. No, na pewno Willa.
Nie wiem. Totalnie nie wiem. A, strzeliliśmy to samo. Tak. A dobrze, chociaż strzeliliśmy? Będzie ta druga pewnie. O, Szapoba. O, maga. Pora obstawiać, moi krupy. YOLO. YOLO. Jak przez kolegów nazywany był niemiecki piłkarz Franz Beckenbauer? Boże. Co to jest? Omaga. No omaga? Pewnie będzie ściana. Pelam. Sprawdźmy, kto odpowiedział poprawnie. Ojciec. No, nie gadaj. Cesarzem jest... Zastanawiałem się nad królem i cesarzem i tak mówię, a dobra, damy cesarz. A ja mówię od razu kasjer. Ja też podejrzewam jakoś tak kasjer. No nie. Gdzie piłka, gdzie kasjer, no ale... Mam nadzieję, że dalsza rozgrywka nie zanudzi was na śmierć. A oto przed nami kolejny sprawdzian wiedzy. Oho. Czas na spadające punkty! Oh, no. Wojciech! O Boże, gry były jeszcze! Wojtek, już to się Wojtek! Mamo! Złącze umożliwiające podłączenie odtwarzacza MP3 lub telefonu z wykorzystaniem kabla mini jacto. No auks, no! Wojtek! Trochę... No dałem dobrze, o co ci chodzi. Ja wiem, ale czytaj wolniej. Punkty wędrują na twoje to jest jego lotne, pamiętaj. A ja ale to nie ma znaczenia. Nie która z wymienionych sieci jest osobistą siecią? Nie wiem. Man, a nie lam. A nie pan. Pan. Pozwólcie, że pozostawię to bez komentarza. Ale to nie ma znaczenia, bo u ciebie ja też jak klikałem, to też mi nie łapało. Jaka firma wykupiła w 2014 roku aplikację WhatsApp? No. Google? Facebook. Facebook? A jo, przecież oni mi... A, no tak, kumam. Teraz mi się przypomniało. W jakim mieście swoją główną siedzibę ma firma Apple? Nie wiem. Se zdążę. Wojciech! Zapomnij. Szybko i dobrze. Pełna pula trafia na twoje szybko konto. I dobrze. Ja się nie znam na internecie. Polecam tego użytkownika. Cztery kwadraciki umieszczone w taki sposób, że przypominają okno to logo firmy. Mikro. O Jezu, jak szybko. Mikro. Wojciech. Najszybsza odpowiedź. Punkty wędrują na twoje konto. Ninja też klikala, ale... Ale bo Wojtek zna odpowiedzi i szybko klika. Ile pamięci RAM miała konsola PS2? Żebym jeszcze wiedział. Nie wiem. O, okay. Tomasz. Coś niecoś jednak wiesz. Bardziej bym 128 obstawiał, ale... Wahałem się nad tym 128. Chociaż sobie PS2, no to... Runda się zakończyła. Czas para sprawdzić, dosyć. Kto znajduje się na górze tabeli. No. Agnieszka. Tak, to ja. Totalna porażka. Zawód całej rodziny i wszystkich znajomych. Ale nie przejmuj się, my cię nadal lubimy, bo nieustannie dostarczasz nam powodów do śmiechu. O, to prawda. Indyjska. Drugie miejsce jest twoje. Wojciech, nie dajesz szans reszcie. Oh my God. To było mistrzowskie. I know. Thank you. Bam. Przed nami kolejna runda. Nadeszła pora na konkurencję. Zgłoś się. Tomasz! Jak tak patrzę na twoich przeciwników, to czego nie wybierzesz? Zwycięstwo masz w garści. Tomek? On już tak ma prawie 6000. No tak? 11 spotkanych mężczyzn biegających za piłką. Milo. To jest to, co lubimy. Ja z piłki nożnej wiem, że jest piłka. Jakieś ludziki biegające. Która z tych reprezentacji piłkarskich nazywana jest również trójkolorowymi? Nie wiem, bierę. Agnieszka! Nie wiem, ale bierę. Chyba wiem. Totalnie. Ja bym dał Paragwaj. Francja. Francja. Oh my God. O Boże, kimset mam. Brak wiedzy. Ja piduję. Który piłkarz jako pierwszy Afrykańczyk zdobył tytuł piłkarza roku FIFA? Dobra, powiedzmy, że pójdźmy po nazwiskach, no. Oho, i co? Nie wiem. To mi nie pasuje. Prawo. Oj, a nie? No. Ja wiem, że dla ciebie liczy się głównie dobra zabawa, ale weź się ogarnij. Ale wiecie, sam się ogarnij. Punkty, jak dajecie to? Że ja coś wiem, raz? Ale tak, i tak stracimy. Masz 6. Klub występujący w lidze. Boże, to trudnie. A, YOLO. Wojciech! Angielski pewnie. A nie, francuski. Świetnie. No, Montpellier. No ty.
bo tak przeczytałeś. Ja przeczytałem właśnie, ja też. W piłkarskim nigdy nie grał Jerzy Dudek. A jolo. W pisie. Przepraszam. Ojej. Chyba to? Madrid! A, Manchester. Miałem sen, że odpowiadasz poprawnie. Miałem niestety, sen. Jak wiadomo, sny interpretuje się na odwrót. Miałem sen, kurwa. Skąd pochodzi piłkarz Gianluigi Buffon? Buffon, Boże. A jolo. O, też no jolo, jak masz tyle pieniędzy? Coś bym tak robiła. Włochy? A, Włochy. Włochy. Ajaj, w twoich oczach widzę wiedzy. A, nie zrymował, chłopie. Jedź go! Runda się zakończyła. Ja bawię się całkiem dobrze. Patrząc na uczestników, mam wrażenie, że oni też. Ojojoj, twoje punkty poszły. Też się dobrze bawię, tylko że mi cały czas. Nie ma na co czekać. Jedziemy dalej. Aha. A teraz trochę wybuchu. Oh, mogę wybrać, God. Halo. Agnieszka, która kategoria pozwoli ci ciekawość tak to myślałem. Pierwszy stopień do... Typowa kobieta, co nie? Turnieju. Do zwycięstwa? Mhm, na pewno. Tak. Tak myślę. Nadchodzi dynamit! Jakie danie podają w restauracji McDonald's w Filipinach? Nie wiem. Wiem. Aga! Ja to nie lubię! Wiem. Spaghetti! Spaghetti? Od kiedy? Który pierwiastek chemiczny jest najbardziej powszechny w ludzkim ciele? Powszechny? Jezus. Nie. Jaką funkcję pełniła Statua Wolności przez pierwsze 16 lat? Latarni morskiej. Najgłębszą depresją na świecie jest... Moja własna. A może dałbyś przeczytać Hamiut 1? O kurwa. No kuźwa, dał pytanie do przeczytać. No nie? Dynamit odpalony. Czas na dużą eksplozję. To są depresje. Gdzie żyje najwięcej wielbłądów? O Boże. Błagam. No kurwa, nie do końca wiem, no co ty? Nie wiem, bo... no Australii. W Australii? Australii? Kogo? Jak nazywa się najwyższy szczyt w Himalajach? O Boże. O Jezus. To nie był K2 na pewno. Himalaje, Mount Everest, ludzie. A, no ja chyba... Jesus Christ. Ale... Skąd? Ja wiem, gdzie Śnieżka leży. Himalaje, no. Tomek. Ja chciałam to troszkę, ale myślałam... Nie do końca, że to wiem. Ja nie byłem, nie A muszę już? Wiedzieć. Tak. To dwa razy tylko? Co to za gunwo? No w Himalajach jest Mount Everest, K2 chyba? Co tam jeszcze jest? Co to było? O to ja mówiłem K2. Ale K2 nie jest najwyższy. No to nic, ale przynajmniej trafiłem w lokalizację. Za wami symbolizuje życie, które otrzymujecie na podstawie wcześniej zdobytych punktów. O sąsiadach miałaś. Dobrą odpowiedź możecie trafić. Nie wiem, mieście trochę różne. Za złą sami oberwiecie. Czas wyłonić zwycięzcę. Boże, Tomek. Według powieści George'a Orwella cały czas nad nami czuwa. Nie wiem. Wielki brat. O nie, nie. Brak wiedzy Kuba, musi zaboleć. Kuba, wziął Agnieszka, to wielki brat, ty chyba kurwa, lubisz życie. Czytałaś Orwella? Nie. Ej. Co robiłam? Bezdomny włóczęga to... Nie wiem. Kloszard! Agnieszka, dobrze. W nagrodę możesz komuś przyłożyć. Przecież jestem na jedno pirnięcie. Co to ma być? Ja nie wiem. Nie w ogóle pierdź. Nie moje te były. Pierdnięcie. Który z wymienionych aktorów nie zagrał Jamesa Bonda? O Jezu, nie znam ich. No ja odpadam. Znaczy, wiem tych dwóch, a tych jednego? Dobra, biorę to. Colin Firth nie zagrał. O! Agnieszka! Świetnie! Wybierz ofiarę! O my God. Jeszcze nie wszystko stracone. Pytanie ratunkowe prosimy. Come on, krytyczka. Dokończ przysłowie. Nikt nie ma tylu wad, co... Teściowa. Nie wiem. Ja? Co ja? Dobra, się żyje. Tomek, jesteś normalny? Powiedz, że będzie teściowa, to padnę. Co? Rodzina nieobecna? Co? Nieobecny ja bym dała. Doceniam odwagę, no, ale twoja wiedza cię zawiodła.
Tomasz! O Boże, Tomek! 10-10, 90, no. Kilka osób blisko kąpieli. No cóż, razem zawsze raźniej. Kurwa. W jakim miejscu mierzy się wysokość konia? W wodzie! Nie! W kłębie! Kłębie. Agnieszka! Kłębie. No to jak ja nie lubię złe odpowiedzi. Dzięki nim mogę. Ale tam pisało w zadzie, a nie w zwodzie, Ago! Agnieszka! Było miło, udało się kąpieli. Przecież co ty wiedziałam, że w kłębie? To mi w jakimś... Widzę, że czynności wykonywane częściej wyszły... A, dobra, nieważne. Teraz strzały zabierają więcej energii. W jakim mieście znajdziemy chytrą babę? Wiem, Tomek, wiem! Na dół, na dół! Tomek, Radomiu, a ja w Łodzi! Tomasz! Źle? Jak no, chyba w Łodzi! No, dobra, mogę coś powiedzieć? Co? Dziękujmy za wodzi. Wiecie, że ja w momencie, kiedy finał wystartował, odłożyłem pada i nic nie robiłem. Czemu? Bo wiedziałem, że się unicestwicie. Tak. Nie dotknąłem ani razu przycisku do pani. Ja przez Wojtka klikłem w Łódź! Czemu? Ale ja nie jestem chytra baba. Nie wiem! Ty jesteś chytry. Nieprawda. Nieprawda. Jestem kochany. No ładnie, no ładnie, Tomku. Powiem tak, to było najłatwiejsze zwycięstwo w brainshole, jakie chyba kiedykolwiek miałem. Możliw. A myśmy się z Agą spocili, kuźwa, ale ten sobie pada odłożył. Pocili. Tak, a co? Z pocyńcami byliśmy? To my? A to ja kończę. Tak, było mi miło, do następnego razu, pa! Zapomnę, że tu ja nagrywam, pa!